W Lesznie będą kolejne murale. Namalują je Anna Szejdewik-Koksi, Wojciech Kołacz Otecki i Dagmara Angielstroka. Pierwszy będzie mural Anny Szejdewik. Obraz pojawi się na ścianie kamienicy przy ulicy Wałowej. Jeśli dopisze pogoda, malowanie zacznie się 10 maja. Od 18 maja swoją pracę na nowym rynku na rogu ulicy Matejki rozpocznie Wojciech Kołacz Otecki. W czerwcu powstanie mural autorstwa Dagmary Angiel Sroki. Miasto prowadzi jeszcze rozmowy z artystą reprezentującym street art hiszpanem Gonzalo Borondo. W korespondencji ze mną potwierdził, że jest zainteresowany tworzeniem kompozycji na jednej z leszczyńskich ścian. Mówi Rafał Kotomski, rzecznik prasowy prezydenta Leszna.